Witam 5 marca. Twój wirtualny gołębnik, część druga. Dzisiaj gołębie hodowlane puściłem w pary. Pierwsze zapoznanie się po półrocznej separacji. Samiczka Van de Wecken, partnerka Verworta. Jak widać, gołębnik przygotowany wzorowo. Przygotowania gołębnika do rozpłodu obejmował gruntowne mycie, w tym wypadku myjką samochodową. Następnie zastosowałem środek dezynfekcyjny Lirocid, po czym suszenie nagrzewnicą Master. Następnie wybiałkowanie i ponowne suszenie. Czerwona jaskółka. Zapoznaję się z samiczką od Marka Rozenza. No, w tej chwili do niej skoczył Nylperem. Ten gołębnik hodowlany, akurat ta część, to są gołębie w większości dalekodystansowe, głównie zakupione od Roberta Venusa, a chodzi o linię braci Brueggemann, którzy latają na najdalszym dystansie w Holandii, 1250 km. Jest grupa wywodząca się od Antona van der Wegena, szczególnie urlopliwe gołębie. A tutaj jest dla okrasy Beckemans, nakrzyżowany na Verworta. Akurat w tym wypadku chodzi o typowych sprinterów. A tu ciekawszy samczyk Jan Telen z linii Jorita. To są gołębie na loty przez noc. Tu czerwona głowa jaskółka, ojciec wielu zwycięzców. Tutaj znajduje się w tej części gołębnika o nazwie Yellow Love 40 sztuk. Do dalszej części przejdą gołębie furgoni, których cechuje. No, jak widać, pogoda dzisiaj zimowa jest. Odwiedzę ten gołębnik niebawem, gdy już będą pierwsze jajka w celach. Powodzenia, Richard.